Na rynku pracy możemy wyróżnić zjawisko potocznie zwane płaceniem wynagrodzenia albo części wynagrodzenia pod stołem, tak? Czyli w sposób nie do końca legalny, gdyż jest to kwota niezadeklarowana ani do Urzędu Pracy, ani do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w żadnym zakresie. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność pracodawcy w tym zakresie, no przede wszystkim możemy mówić o odpowiedzialności karno-skarbowej, gdyż jako płatnik składek, czy to podatkowych, czy też ubezpieczeń społeczno-zdrowotne, nie uiszcza, nie ujawnia pełnego dochodu pracownika. Stąd też, prawda, wszystkie kwoty zadeklarowane są kwotami zaniżonymi. Więc wiąże się to oczywiście z odpowiedzialnością finansową, gdyż tak naprawdę w momencie wykrycia takiego nadużycia prawa, no, pracodawca będzie musiał pokryć, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, prawda, tutaj pewną część niezadeklarowaną, niezależnie od swojej własnej odpowiedzialności, która może być moją odpowiedzialnością związaną z określoną grzywną przewidzianym przepisami prawa, to kodeksu karnego skarbowego, ograniczenie wolności, no w pewnych przypadkach, ale to zawsze jest to pewna kazuistyka, nawet i pozbawieniem wolności. Wszystko należy oczywiście tutaj przeanalizować, jaka jest to skala, jaka jest to kwota, więc są to wszystko kwestie indywidualnie rozliczane i jest to indywidualna oczywiście odpowiedzialność konkretnego przedsiębiorcy. I jeżeli chodzi o kwestie ubezpieczeń społecznych, to też wiąże się to z grzywną w określonej wysokości, my też przepisami prawa, no mówimy to co najmniej kilku tysiącach złotych na danego pracodawcę, ale oczywiście to też musi być indywidualnie przeanalizowane, akurat tutaj przepisy ubezpieczeniowe nie przewidują żadnych wyjątków, prawda, tylko pełen ze wszystkich źródeł dochodu, co do zasady te składki powinny być uiszczone. Jeżeli chodzi oczywiście o sytuację pracownika, no ona też nie jest prawnie obojętna, dlatego że obowiązkiem pracownika jest również rozliczyć się ze wszystkich źródeł dochodu, czyli tutaj też może popaść w problemy i też kodeks karno-skarbowy chodziłby w rachubę, gdyż on nie ujawnia na przykład w rozliczeniu rocznym wszystkich swoich źródeł dochodu. Czyli na przykład na umowie o pracę otrzymuje wynagrodzenie minimalne, czyli w tym roku jest to 1680 zł, a jeszcze właśnie pod stołem otrzymuje 1000 zł i mówi, te 1000 zł też powinno być zadeklarowane, aczkolwiek no, mówimy, że nie ma tutaj jakiejś podstawy prawnej co do pracodawcy do wypłaty tego dodatkowego dochodu. Oczywiście, jeżeli chodzi o sytuację taką życiową pracownika, nie jest to też korzystne, dlatego że ma dużo mniejszą zdolność, mówię, do zaciągania kredytu. I jeżeli chodzi oczywiście o jego uprawnienie emerytalne, i to jest chyba najpoważniejszy rezultat długofalowy takiej działalności pracodawcy i poniekąd godzenia się pracownika na taką sytuację, czyli to uposażenie emerytalne w przyszłości po 20-30 latach pracy będzie znacząco niższe niż te, które pracownik mógłby otrzymać, rozliczając się z pełnego uzyskiwanego dochodu.